Moi drodzy, witam wszystkich na dzisiejszym pięknym rejsie po, no można powiedzieć tutaj, zaczarowanych głębinach. Mrekin, jak wygląda aktualnie nasz rekin? Jest dziabnięty, jak widzicie, jest naznaczony, ma zęby metalowe, 2,5 metra i jest to nastolatek, teenager, 9 level. Mamy takie coś i takie coś. I my oczywiście jakieś zadanie sobie zrobimy. Rekin na LSD. Może być to rekin na LSD. W każdym razie mamy do zrobienia kilka różnych ciekawych miejsc do odwiedzenia, ale przede wszystkim tutaj są miejsca, do których ja nie umiałem się dostać. A, ja tutaj miałem dopłynąć. Dobra, to już wiem, gdzie mamy płynąć. Płyniemy. Rozszerzone źrenice, mówicie, że jest naćpany? Dobra, płyniemy. Let's go. Oj, coś ścina, ale... O, już chyba jest okej. No i co, ja myślę, że tak na dzień dobry... Można by było tutaj coś zaatakować, co? Postraszyć go. Ale, słuchajcie, wyobrażacie sobie? Pływacie na łódce i nagle widzicie takie coś. Że tu, kurde, po prostu rekin pływa. Masakra, ja bym się zesrał chyba ze strachu. Jeszcze teraz jest pytanie, jak rekiny się zachowują, nie? Bo teraz jest pytanie, czy właśnie rekin, jak widzi łódź, on nie wie, że to jest łódź, nie? Bo mówmy się, no rekin, on nie wie, że to jest łódź, tam jest człowiek, którego można zjeść, no chyba, nie? Tak mi się wydaje. No to, czy on będzie atakował coś, co płynie powoli? Chyba nie. By musiał poczuć może. I druga sprawa, ciekawe jest, czy rekiny faktycznie, jak w tych filmach, mają taki zmysł, że wyczuwają tą krew. Widzą, czy wyczuwają ją w wodzie. Bo umówmy się szczerze, krew w wodzie, przecież ona zanim woda, jakiekolwiek, nie wiem, zmysły pobudziłaby ta krew w wodzie, to musiałaby przede wszystkim być rozcieńczona w niej i musiałaby przez gęstą wodę przedostać się gdzieś dalej. To jest takie chyba zbudowane, mi się wydaje, stereotyp, tak? Że to jest takie... No właśnie, tak mi się też wydaje. Wyobraźcie sobie, jak macie wodę, duży zbiornik i wpuszczacie coś w niego, jakąś inną ciecz. One się nie potrafią tak przemieszczać, nie? Wiesz, to nawet gdyby one wyczuwały, jak tygrys czy jakieś inne zwierzę drapieżne. Mają wyczulony węch, potrafią... No to jest ciekawe, że w dużych odległościach... Sumika sobie zjemy. A rekin ciągle pływa i zjada mnóstwo ryb. No tak, no w sumie rekin mi się wydaje, że... Wiesz, to jest taka duża... To jest takie duże stworzenie, że on sobie co chwilę może po prostu jakąś rybkę znaleźć i wrzucić, że tak powiem, na ząb. As coastal communities face ecological collapse and ruin, it's still reassuring to know you can get in your 18 holes. Większa szansa jest, że samochód cię dupnie niż rekin? No, ale wiesz... Samochód cię może uderzyć w każdym miejscu na świecie, a rekin cię może zaatakować tylko wtedy... Patrzcie! Z innym rekinem będziemy walczyć! Rekin cię może zaatakować tylko tam, gdzie występuje, prawda? Regular low-frequency sound of an animal in
Ostronos atlantycki, czyli to też jest rekin ten Ostronos. Z rekinowatych. Porażony został prądem. Uuu, jaka krew poszła! Zjemy sobie suma. Sprawdzali, że czy rekin wykrywa krew? Tak w skrócie to rekiny interesowały się tylko krwią owcy, ludzką nie. No i to jest pytanie, czy to był przypadek? Czy test powtórzony był na tyle wielokrotnie, że jest uznawany za wiesz, miarodajny? Zjedzmy to mięso. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jak ja tam mam wskoczyć? Przecież to jest bardzo wysoko. Zobaczmy to. Ach, to jest bardzo wysoko. Chyba jeszcze nie potrafię tak skakać. Chyba nie damy rady tak skoczyć. O, zaatakował mnie. Barakudę zaatakujemy. Dobra. Ludzie sobie pływają. Czyli rozumiem, że te ostronosy to są teraz takie... Takie w sumie aligatory, bo... aligatory. One zastępują aligatory, jak w poprzednim kanale, bo tamte były takie mroczne, takie ciemne tamte były zakamarki, a tu już jest tak jasno, trochę czyściej jest, chociaż jest pod spodem dosyć słabo. Dobra, idziemy tu. Tu jest jakieś... Tu jest wejście. O, tam też jest jakieś... można wpłynąć. Zobaczmy to. O, dobra, wpływamy. Ale ładnie. Dokąd ja płynę? To jakiś kanał jest. Można sobie zjeść makrele. Dobra. Będzie dziś Total Tank Simulator? Dzisiaj chyba nie. Tak, jest jakaś fabuła. Oczywiście, że jest. Tu jest taka fabuła, słuchajcie, że... Taka mroczna dosyć i brutalna, bo zaczęła się gra w ten sposób, że płynęliśmy sobie rekinem i ten rekin został nagle złapany, bo rekin zjadał ludzi, ale był łowca, który polował na takie rekiny niebezpieczne, więc złapał tego rekina i zabił go, ale ten rekin w środku, w brzuchu miał małego rekina, czyli zabił naszą matkę, a my gramy tym małym rekinem, który gdy wypadł z ciała tamtego rekina, odgryzł rękę temu łowcy i wskoczył do oceanu. Czyli my jesteśmy poniekąd, wiesz, to jest fabularnie bardzo poplątane, bo my chcemy się zemścić na śmierci naszej matki, na łowcy, tak? A gość chce się zemścić na nas, bośmy mu rękę odgryźli. Dokładnie, to jest zemsta jak John Wick.
tam. On go wyciągnął z rekina? A może. This protein supplement has zero additives, so the shark doesn't have to worry about hidden artificial colors or flavors. A tu jest jeszcze coś takiego. Tego się nie spodziewałeś! Somebody's drinking team has a drowning problem. Skąd ta dziara na rekinie? Ona chyba powstała właśnie z tego, że ta dziara, nie wiem, mi się wydaje, że to jest ta dziara, którą zrobił mu ten łowca. Jak matkę zabijał, to on taką dziarę mu chyba zrobił, bo nie wiem w sumie co on mu chciał zrobić. The bull shark must return to her native ocean home. A wiesz, że matka rekinów w brzuchu ma około 20 rekinów, a żeby te rekiny przetrwały, muszą zjeść swoich nienarodzonych braci. Ja nie mam zielonego pojęcia, czy to co napisałeś jest jakiś mit, troll, czy to jest prawda. Nie wiem. Oj, ale ścięło mi grę. Dobra. To jest dziwna miejscówka tutaj. Złapałem to. Podobno to prawda, no. Ciekawy jestem. Dosyć dziwna jest ta natura, nie? Protein caches like this one are a convenient and tasty way for sharks to increase their protein intake. Bardzo dziwna jest ta natura, ale najdziwniejsza jest ta! Aaaa, co se chłopa zjada? New USGA rule 4.182 might have saved these damaged clubs. Patrzcie, ile tu jest zostawionych, złamanych kijów golfowych. Ktoś musiał bardzo mieć słabe nerwy, gdy próbował grać w golfa, co? Łamał je chyba non-stop. Dorosły. Czekajcie, bo tu jest coś takiego. Momencik. Opla. O. Bo ja muszę tam, że tak powiem, poskakać sobie na brzuszku. O, żeby właśnie tutaj dojść do tych miejsc. Ale tu jest skrzynia gdzieś. Tu jest, czekajcie. Tu jest coś takiego. Tu jest skrzynia, ale tu nie jesteśmy w stanie się dostać. Dobra. A tutaj dorosły, a tu jest nieodkryte. Dobra, to idziemy tam, gdzie jest nieodkryte. Z ciuchami, tak jest, z ciuchami. Wszystko zjedzone zostało. Oj, oj, oj. Hej, idziemy dalej.
dzisiaj sobie siedzę w KFC, patrzę przez okno, a tu jakiś kruk atakuje młodego gołębia. Sroka próbowała odciągnąć kruka od biednego gołębia. Soka w końcu się poddała, odsunęła. Wtedy kruk zaczął dziobać biednego młodego gołębia, aż w końcu... Nie ma czegoś takiego jak biedny gołąb. Aż w końcu oddziobał mu głowę, wziął głowę i odleciał. A potem sroka odleciała do podleciała do martwego gołąbka i zaczęła zjadać to, co z niego zostało. Co ty gadasz w ogóle? To jest paskudne. Zaraza. Bull shark is an animal of broad dietary proclivities. Ty, a ja bym tutaj wypłynął. Co wy na to? Płyniemy na głębiny. Płyniemy. Płyniemy gdzieś na szerokie, głębokie wody. Zobaczmy to. Tak było, nie zmyślam. Ja myślę, że to... Ja właśnie tak myślałem, że na końcu będzie Obradim. Myślałem, że na końcu będzie historia z Obradim. Ty, ale do tej gry jeszcze potrzeba multiplayera. Czuję, że to by było zajebiste. Tak, tylko jak ten multiplayer by wyglądał? Czy to by był multiplayer, że walczymy pomiędzy rekinami? Czy też są łowcy? Bo jeżeli będzie łowcy kontra rekiny, to wiecie o tym, że takie gry nigdy nie są dobrze zoptymalizowane, jeśli chodzi o szanse równe. Ogólnie to chciałem się wypowiedzieć na temat fabuły gry, ale nie mogłem, bo jadłem burgerka z podwójnym mięskiem, ketchup wraz z majonezem, kapały mi i musiałem trzymać, to by się nie rozwaliło. Burgerek był taki, że aż salami leci z nieba, a fabuła jest bardzo fajna. No to żeś kurde nieźle tutaj się wypowiedział. Dorosły. Ty, ale myślę, że tu już chyba to nie jest miejsce dla nas, co? Myślę, że to jest... Ty, co tam jest? Tam jest diabelski młyn. Pod wodą? Co to za dźwięk? O kurde, włócznik jakiś, ryba! Tutaj będzie coraz więcej niebezpieczeństw na głębokich wodach. To jest taki, ten włócznik, to jest, zobaczcie, on ma nos jak włócznia. Ja zawsze się zastanawiałem, co to za ryba. Dobra, zjedzmy to. Ryba miecz, miecznik, nie? Nie no, miecznik, jak miecznik? Miecznik to inna ryba. Dobra, zobaczmy co u góry. O, kolego. Co się tu dzieje? O, ty gnoju! W obrębie z zakazem grillowania? Co to jest za wielki jacht? Nie, to się jakoś inaczej nazywa. Jak się takie coś nazywa? To się jachtem nazywa, czy... Nie, to się jakoś nazywa coś takiego.
Co to jest? Statek miłości? Tratwa. Ja już sam nie wiem, co wy tam. A może parą statkiem? Statkiem na parę. Siubadej. Gościu, nie rób se tu zdjęć! Aj, chciałem go zaskoczyć. Gdzie jest pytajnik? W sensie, co tutaj jest pod spodem, co tu mogę złapać? Tu nic nie mogę złapać. Ty, ale jest głęboko tutaj. O, tu jest pytajnik. Tu trzeba być dorosłym rekinem. Dorosłym Dawidkiem. Jakieś rurociągi tu są? Co tu jest? O ty kurde! O to cholera jedna, ja uciekam. Gaz z Rosji. Ty, a to jest niesamowite, że pod na... Gdzieś tam na, w oceanie, czy nie wiem w sumie jak to działa. Czy takie gazo, takie gazociągi czy rurociągi to łączą... Potrafią kontynenty kurwa łączyć, nie? Czy jak to oni zrobili? To jest aż niesamowite, takie budowle wielkie. The grotto provides a brief respite from the Sturm und Drang of the Gulf. Dobra, mamy, słuchajcie, patrzcie. Mamy tutaj grotę naszą. Niby skąd internet jest z Ameryki? Rekin młot! O nie! Uciekam! 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 Rekin młot mnie zaatakował. O kurwa! Haven for small government ideologues, Port Clovis prides itself in its lax amusement park safety standards. Walczymy z nim? Walczymy z rekinem młotem? Tylko musimy gdzieś płynąć, gdzie jest więcej jedzenia. Makrela jakaś. Ale makrele to bym zjadł taką wędzoną, tłuściutką. Co? Makrele wędzoną, tak na chlebku rozsmarowaną. O Jezu! Kryla królewska. Jakie lubicie najbardziej ryby? W jakiej postaci? Tylko nie mówcie mi, że najlepsze z ryb to filet. Martwe ryby lubicie? Ale mnie na kichanie wzięło. Zdrówko, dziękuję. Pałeczki? W sensie filety, a nie pałeczki. Bo ja lubię filety. Tylko filety z ryby... Kurde, jeszcze pamiętam kiedyś, to były takie papki, nie? Teraz już filety z ryby... filety, Jezus Maria, te paluszki. Paluszki rybne są dobre z Frosty albo te z Lidla, takie w sumie ich markowe, Lidlowe, bo oni mają na licencji z jakąś firmą, która to robi i to jest też Frosta chyba i ona, i on, one są z łączonych kawałków fileta, to znaczy to nie jest mielone mięso, tak jak takie medaliony paskudne, tylko jest normalnie filet bez ości i on jest krojony na takie kostki
i łączony, żeby on po prostu miał odpowiedni kształt. I faktycznie w środku jest normalna cała ryba, nie? Że to nie jest mielone. I naprawdę są smaczne. Tylko wiadomo, no panierka, olej to potem powoduje, że to jest takie, no... To potrafi być średnio zdrowe. Ale co jest zdrowe w dzisiejszych czasach? No, a z ryb wędzonych... Pstrąg. Dla mnie pstrąg wędzony tylko z pieprzem i solą. Taki prosty pstrąg, kupić pstrąga, natrzeć go solą i pieprzem i go po prostu wrzucić do beczki, żeby się wędził. Mogę to wdupiać. No i makrela, no. Zimnym dymem? Nie, ciepłym. Ja już opowiadałem wam, że ja kiedyś robiłem, kumple przyjechali do mnie. Ja mówię, słuchajcie, jeszcze nigdy nie jedliście świeżutkiej, dopiero co, domowej uwędzonej ryby. I my to w takiej beczce starej to sobie wędzimy nad morzem, nie? Pojechaliśmy, kupiliśmy ryby, ja je tam natarłem solą. Tego. I myśmy tacy zmęczeni, bośmy piwo wypili na plaży, potem żeśmy z plaży przyszli, tacy takie spanie nas wzięło. I ja kurwa tam zrobiłem ogień, wrzuciłem tam drzewa jakie trzeba, zrobił się dym i zasnąłem. Kurwa, ja wstaję, pół godziny spałem, a tam ogień był. I się to zamiast uwędzić, to się upiekło jak na grillu, w sensie to było do zjedzenia, tylko że to było upieczone, ugrillowane. Bo ogień się zrobił za duży. Masakra. Nie no, wszyscy ze smakiem zjedli, tylko to smakowało po prostu tak samo, jakbyście na grillu położyli na ruszt. I... No nie było to uwędzone, nie? No, stary pijany zasnął. Wiecie, no jak się tam było na plaży... Słonko potrafi bardzo mocno, kurde, wyciągnąć energię życiowe, słońce i woda. Do tego jakieś dwa piwka dla ochłody. No i senny się robi człowiek, jak wróci z plaży. Foka! O, jaka foczka, to dla Patrycji taka foczka. I nie ma foczki. Polowanie na foki. Ty, ona... Biedna foka, nie ma jak się bronić. No ale takie są zasady dżungli, no. O, kurwa, rekin mnie goni chyba. Suby Patrycji? O, tu jest kolejna foczka. No niestety, wygra silniejszy. A teraz ją ogonem ciapnę, patrz. Ciul. Ciul. Co to? O, ty Martin? Martin Stankiewicz, to ty? Marlin to jest. Co to za ryba Marlin? Coś jest jeszcze ukryte. A, tu nie możemy wpłynąć. Merlin! Merlin Monroe! O, nabiła mnie! Patrzcie! Kurwa, ryba mnie nabiła na dziób! O, ty gnoju! Zjedzona! Stary pijany.
orka! 30 poziom, to nawet nie atakuje jej. Chodźcie, zobaczymy. Orki. Orki. Kurwa, orka mnie zaatakowała! To myślę, że to jest taka panda, tylko w wodzie. Nie. To takie pandy. Żarłacz biały, ja stąd idę, tu już jest niebezpiecznie. O fuck, o fucking shit. O nie, tu są głębokie wody, ja stąd idę. Nie, 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 mamo, ja wracam. Taki byłem kozak? Ty, a orki to są ogólnie agresywne, nie? Tylko tak się wydaje, że one są takie milutkie. Czy nie? No właśnie. To jest tak jak te pandy. Bo w sumie to ma dużo wspólnego, że orki i pandy, nie dość, że są podobne kolorystycznie, to pandy też są bardzo niebezpieczne i agresywne. Tylko one są takie milutkie, że se siedzą i bambusa jedzą, nie? Prosperity Sands features glittering white beaches fenced off for the sole enjoyment of the ultra rich, mega rich and super rich. Orki są równe pandom. Angielska nazwa Killer Whale zobowiązuje. No i orki nie mają naturalnych drapieżników. Są na szczycie łańcucha pokarmowego. Czyli co? Nad orką już tylko jest wieloryb. Planet's great tides encircle the globe in Megalodon. Constant motion. Goaded by lusty Rekin jest podniecony swym pożądliwym apetytem. Jego jedyny cel to jeść i rosnąć w siłę. W orkach sferajny rybki były mafią, a ja nigdy nie widziałem rybki sferajny. Ty, ale rybki sferajny to jest coś z uniwersum Nemo? Tak samo jak pingwiny z Madagaskaru? Nie? Dorosłe. Rybki sferajny to był film. Ale ja wiem, tylko się tak zastanawiałem, czy to nie ma czegoś wspólnego już z istniejącą bajką, czy tam filmem. Muzeum Replik. This recreation of the Titanic was so accurate, 1500 people died during its maiden voyage. 1500 osób. Masakra. Jest orka. Orka 30 poziom. Nie ma opcji, żebyśmy go... Muszę fokę zjeść, przepraszam. Musiałem się pożywić foką. Tą też. Machi, machi. Czekaj, co to jest za jakaś ściana? To jest tama, czy co tu jest? I w jakim celu się takie coś stawia? Znaczy czegoś takiego nie stawia się z takimi tymi, ale... Żeby nie przypływały tutaj rekiny, czy nie wypływały, czy jak? Nie, bo ja wiem, że w tej mapie to ma oznaczać koniec mapy. Znaczy w tej grze koniec mapy, ale w prawdziwym świecie coś takiego się stawia. Ale jakie zwierzę wydaje taki dźwięk? Waleń? Czy jakiś kurde wieloryb? O kurwa!
Kaszalot spermowaty! O, ucieczka! Delved into the stomach contents of a shark is acutely aware that they'll eat just about anything. No, zostawimy tego kaszalota. To nie jest na dzisiaj, nie? To nie jest na dzisiaj robota. Bull sharks have a habit of gobbling up anything that finds its way into the water. Na starego tylko w grupie. No trzeba by było. $500 million of terrestrial evolution reaches its apex with prosperity sand's spacious flow-through floor plans. Długość życia 60-70 lat. Patrzcie, jak to z daleka wygląda. Co to jest? Stone Age jakiś? Clone Age. When it was discovered that their Stonehenge replica was astronomically misaligned, enraged Port Clovians threw it in the ocean. Stonehenge. To są, takie rowerki wodne, a powiem wam szczerze, że ja... Znaczy, jeżeli faktycznie coś tak wyglądającego istnieje, to w Polsce ani razu się nie spotkałem z czymś takim. W sensie, ten design, że takie koła z takimi wystającymi płozami, czy jak to nazwać, z płetwami, to czegoś takiego w życiu nie widziałem. Czy to jest chyba wymyślone? Chociaż może taki design ma... jakąś rację bytu? U nas rowerki są trochę inne. Na paprucanach takie były, a to ja widzisz, nie widziałem. Nie? A teraz łowełku jedź. Co krzyczysz? Skrzynkę minąłem. Skrzynkę obfitości. Dobra, pojedźmy jeszcze po tą skrzynkę. Łowełku, jedź kurwa. Komu się chciało robić taką grę? Pracownikowi, któremu płacą za robienie pracy. Nie wiem, co to za pytanie. Komu się chciało robić taką grę? Ale co, ty uważasz, że to jest zła gra? Pod jakimi względami? Przecież ona ma grafikę bardzo ładną. Chodzi dobrze. Ciekawa w ogóle pomysł na grę, czyli na tematykę, tak? Dosyć oryginalny. Nie wiem, no, o sam pomysł. No nie, no widzisz, nie było gry, w której... Znaczy, były takie gry, ale to były multiplayerowe. Nie było gry single player, w której główną fabułą jest to, że żyjesz rekinem i go rozwijasz, jak w RPG-u. Well,
Though they appreciate human sacrifices, the Eldritch gods of yore are seldom enthused about being summoned to Port Clovis. Makos often swim in a figure eight. Bo była taka gra Deep. Nie, przepraszam, nie Deep, Depth. Głębia, nie? Czy jakoś tak. I ona była bardzo dobra. Multiplayerowo, super się grało. I ja myślałem, że ta gra będzie czymś takim. Czyli, że będzie miała tryb multiplayer, w którym będziemy grali właśnie jak w tym Depthie. Ale okazało się, że jest inaczej. To czy dobrze, czy źle, to już jest kwestia do ustalenia. Brakuje ci PT. A young visionary entrepreneur will spot these three shells while snorkeling and revolutionize after toilet care. Takie różne tutaj znajdźki są. To są takie bardziej znajdźki, które są parodią gier RPG-owych, w których są znajdźki. It's important to create personal time for sober self-reflection. Dobrze.